Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj wieczorem, jak zapowiadaliśmy, będziemy mieli trochę inne spotkanie dla tych, którzy przeżywają rekolekcję oddania się Matce Najświętszej wraz z prymasem Wyszyńskim. Na początku powiemy o tym trochę, w jaki sposób kontynuować te rekolekcje, a później przeżyjemy ten dzień, który jak zawsze przeżywamy w naszej parafii przygotowania. Potem powiem trochę o szczególnej praktyce, którą zaleca w swojej książce Przygotowanie do aktu zawierzenia Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. Będzie trochę dzisiaj na temat spowiedzi generalnej, dlatego że do tej spowiedzi właśnie nas zaprasza. I jeszcze powiemy sobie trochę na temat tego, jakie etapy zawierzenia ma ta oryginalna książka, tak żeby w jakiś sposób trochę i z tego zobaczyć, jak możemy jeszcze lepiej do tego przygotowania, do tego zawierzenia się przygotować. Na początku będzie kolejny dzień zawierzenia. Dzisiaj mamy już dzień 11. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, która najpełniej przyjęłaś Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi. Święty Józefie, któremu dobry Bóg zawierzył opiekę nad Jezusem i Maryją, zawierzam dziś Tobie te rekolekcje i proszę Cię w imię Twojej miłości do Jezusa i Maryi, opiekuj się mną i wszystkimi, którzy te rekolekcje przeżywają. Strzeż nas na drodze do niepokalanego serca Maryi. Wyproś nam u dobrego Boga łaskę świadomego i głębokiego poświęcenia się sercu Twojej umiłowanej oblubienicy Maryi, abyśmy oddając się jej całkowicie, znaleźli się w bezpiecznym schronieniu jej niepokalanego serca, które jest dla nas wielkim darem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Rozważanie dnia. Od samego początku Bóg zapowiada zwycięstwo Maryi oraz jej potomstwa nad wszelkim złem. Kiedy Maryja wypowiada w Fatimie słowa: na koniec moje niepokalane serce zwycięży, nie mówi nic nowego. Bóg już to powiedział w Księdze Rodzaju. Wielka walka. Słowo z Księgi Rodzaju nie tylko zapowiada zwycięstwo, to słowo objawia walkę. Całkowite zwycięstwo Maryi nad szatanem dokonało się w Jezusie, który nas odkupił na krzyżu. Całkowite zwycięstwo Maryi nad szatanem dokonuje się w każdym, kto poświęca się jej niepokalanemu sercu. Wchodząc do serca Maryi, staje się dziedzicem obietnicy jej zwycięstwa. Jednocześnie wchodzi w sam środek wielkiej walki. Totus tuus, tota tua. To zawołanie potomstwa niewiasty, które ma zapewnione zwycięstwo. Lektura duchowa dzisiaj z nauczania księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. I oto jest wzór. Wszystka piękna jesteś, Maryjo. Ten ideał musi jasno stanąć przed człowiekiem, który odtąd będzie go nieustannie pragnął. Dlatego mądry i dobry Bóg pokazał zawstydzonej i upokorzonej Ewie niewiastę. Wszak Ewa była pierwszą kobietą na ziemi, matką wszystkich żyjących. Trzeba więc było dodać jej ducha i obudzić ambicje. Ciekawe, dlaczego Bóg, Ojciec Niebieski, nie pokazał w raju od razu Chrystusa, męża doskonałego. Dlaczego nie powiedział: on zwycięży, tylko ona zetrze głowę twoją, ona niewiasta. Bóg lubi równowagę. Teologia uczy, że człowiek zgrzeszył,
w głowie, to znaczy w Adamie. Gdyby Adam nie poddał się pokusie, prawdopodobnie nie byłoby grzechu pierworodnego. Mógłby mieć dużą satysfakcję, gdyby zwyciężył pokusę. Tymczasem okazał się nawet nie bardzo uczciwym i rzetelnym, bo winę składał na żonę. To nie ja, to ona. Trzeba więc było stanąć w obronie upokorzonej kobiety. Ktoś musi przywrócić równowagę. Przywraca ją Ojciec i Stwórca obojga. Pokazujesz na Ewę, człowieku mocny. Ona ci wprawdzie poddała owoc, ale ty zjadłeś. A gdzie miałeś własny rozum, przedstawicielu mocnej płci? Więc nie ty, ale ona zetrze głowę węża. Znamienne jest to ona. Zapewne egzegeci nieraz będą nam tłumaczyć ona lub ono, zależnie od przekładu. Ale jeżeli nawet przetłumaczy się ono, to jako owoc jej żywota. Czy więc tak czy inaczej się powie, na jedno wychodzi. Ostatecznie potrzebna była kobieta, aby narodził się z niej Chrystus, Bóg nasz. Bo nie inaczej miało się stać, tylko właśnie tą drogą z pomocą służebnicy pańskiej. Otucha wstąpi w Ewę, ale wstąpiła również i w całą ludzkość. Nadzieja przeniknęła świat i dzieje. Prorocy będą raz po raz pokazywali. Oto dziewica pocznie i porodzi syna i nazwą go imieniem Emmanuel, czyli Bóg z nami. Proroctwa będą przypominały wizję rajską ukazaną przez Boga. Z traktatu świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Na koniec Maryja musi być groźna jak zbrojne zastępy, straszna jak wojsko, gotowe do boju przeciw szatanowi i jego wspólnikom. Głównie w owych czasach ostatnich, gdyż szatan wiedzie, widząc dobrze, że mało o wiele mniej niż kiedykolwiek pozostaje czasu, by gubić duszę, będzie codziennie podwajać swe wysiłki i zakusy. Wznieci więc on okrutne prześladowanie i pocznie zastawiać straszne zasadzki na wierne sługi i na prawdziwe dzieci Maryi, któremu o wiele trudniej pokonać niż innych. Po tych właśnie ostatnich i okrutnych prześladowań szatana, co wzmagać się będą z dnia na dzień aż do przyjścia Antychrysta, odnosi się głównie owa pierwsza i sławna przepowiednia i owo przekleństwo, które Bóg rzucił na węża w raju ziemskim. Warto jest tu wytłumaczyć na chwałę Najświętszej Dziewicy. Dla zbawienia jej dzieci i ku zawstydzeniu szatana wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ona zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Światło z Fatimy oraz słowa świętego Jana Pawła II. W 1976 roku pewien kardynał podczas wystąpienia w Stanach Zjednoczonych wypowiedział bardzo mocne i prorocze słowa. Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plan boskiej opatrzności. To czas próby, w którym musi wejść cały Kościół, a Polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na dwutysięczną kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami. Ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów. Tym kardynałem, który wystąpił wtedy w Stanach Zjednoczonych, był właśnie Karol Wojtyła. Kilkanaście lat później w liście do biskupa Fatimy Jan Paweł II napisał prorocze słowa. Zanim zmrok
zapadnie nad naszą historią. Bóg odrzucony i odepchnięty przez człowieka przygotuje mu schronienie. Tak, jak uczynił na Kalwarii, tak i teraz zawierza ludzkość Maryi, swojej i naszej Matce. Wezwanie dnia. Rozważ dziś w sposób szczególny te słowa Pana Jezusa. Niepokalane serce mojej Matki zwycięży. Wyobraź sobie Jezusa wypowiadającego te słowa do Ciebie. Zobacz, z jaką mocą i spokojem to czyni. Zaczerpnij od Jezusa mocy i spokoju, płynących z całkowitego zaufania Maryi, której udzielona została obietnica całkowitego zwycięstwa. Niepokalane serce mojej Matki zwycięży. Zachowaj te słowa w swoim sercu. Nie pozwól ich sobie wyrwać, nawet jeśli nad światem zapadnie zmrok, który wprowadzi nas w doświadczenie ciemności. Te słowa będą naszym światłem i nadzieją, która nas ocali. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wpisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. I na koniec świadectwo. Od Kościoła trzymałam się z daleka. Od Kościoła trzymałam się z daleka. Ja, rozwiedziona kobieta z dwójką dzieci, od niedawna zachwycona radiestezją, bioenergoterapią, szukająca sensu życia w rozmaitych religiach i filozofiach. Od Kościoła katolickiego trzymałam się z daleka. Odeszłam od wiary po rozwodzie, kiedy poczułam, jakbym była odrzucona, wyklęta poprzez zerwanie przysięgi sprzed ołtarza. Kiedy wprowadziłam się do starego domu, na strychu znalazłam stos rycerzy niepokalanej. Czytałam i czytałam, zwłaszcza świadectwa. Czułam, że moje serce jest dotknięte z ogromną czułością. Ktoś podarował mi dzienniczek siostry Faustyny. Pojawiło się pragnienie modlitwy. Zaczęłam od jednego Zdrowaś Maryjo. Stopniowo doszłam do dziesiątki, później do całej tajemnicy. Lawirowałam pomiędzy Bogiem a dalszym praktykowaniem wróżb i bioenergoterapii. Wiedziałam, że nie mogę dłużej żyć w takim rozdwojeniu. Wyspowiadałam się, przyjęłam ciało Chrystusa. Skontaktowałam się z księdzem egzorcystą podczas rozmowy, z którym wyrzekłam się całego zła, któremu dałam dostęp do swojego serca. Kiedy umierała moja mama, czas jej odchodzenia był czasem życiowych rekolekcji. Porządkując dom, po jej odejściu, w ręce wpadł mi obrazek Matki Bożej Częstochowskiej ze skróconym aktem oddania się na odwrocie. Powtarzałam ten akt codziennie, ale bez prawdziwego zaufania recytowałam słowami. Pewnego dnia pojawiła się informacja o 33-dniowych rekolekcjach prowadzących do oddania Maryi swego życia. Postanowiłam się w to zaangażować. Czas rekolekcji owocuje odkryciem, że za kurtyną moich codziennych spraw jest sufler Maryja, która stoi schowana, cicha, pokorna i pełna miłości. Nie zależy jej na byciu na scenie. Zależy jej na tym, żebym to ja dobrze wypadła na egzaminie z miłości. Moi bliscy żyją bez sakramentów, plują na Kościół. Część z nich dokonała apostazji. Maryja uczy mnie kochać ich i wierzyć, że Bóg nadal w nich mieszka. Chcę mieć dla nich wiele cierpliwości, podobnie jak Bóg i Maryja byli cierpliwi wobec mnie. Maria Magdalena.